Zapewne nieraz zdarzyło się wam, że oglądając film lub serial, zauważyliście dziwną nierównowagę w poziomie głośności dialogów, które były zdecydowanie gorzej słyszalne niż inne efekty dźwiękowe filmu. Czy jest na to jakaś rada? Jeden z czołowych producentów amplitunerów kina domowego i soundbarów, japońska Yamaha, ma na to odpowiedź. System poprawiający słyszalność dialogów i wokali Clear Voice. W dzisiejszym materiale pokażę wam, jak tą opcję zlokalizować i aktywować na przykładzie soundbara Yamaha SRB20A oraz najnowszego amplitunera RX-V4A. Yamaha SRB20A posiada dedykowaną aplikację do sterowania jej funkcjami, dostępną na telefony z Androidem lub iOS, która łączy się z urządzeniem przez popularny Bluetooth. Wystarczy ją uruchomić, ta połączy się z soundbarem, a dodatkowe opcje wyświetlą się od razu na jej głównym ekranie. Szukamy opcji Clear Voice i ją zaznaczamy. Soundbar od razu uwydatni wszelkie ścieżki zawierające ludzki głos i wokale, co z pewnością od razu usłyszycie. Amplituner RX-V4A obsługiwany jest za pomocą aplikacji MusicCast. Wybieramy spośród dostępnych urządzeń nasz amplituner, przechodzimy do okna odtwarzania w aplikacji i klikamy w ikonę z suwakami. W tym przypadku możemy dostosować głośność samych dialogów. Po aktywowaniu tej funkcji jesteśmy przekonani, że od razu usłyszycie różnicę i nie umknie wam już żadne słowo. I na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten poradnik był dla was przydatny. Jeśli macie do nas pytania, dane kontaktowe odszukacie w opisie pod filmem. Pamiętajcie również o możliwości zostawiania pytań w komentarzach. Tymczasem nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji na naszym kanale, aby nie przegapić kolejnego poradnika. Na mnie już czas. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia już niebawem.